Przejdźmy teraz do miejsca zerowego funkcji. No i na początek może powiedzmy sobie definicję, że miejsce zerowe jest to argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0, co możemy zapisać, że f od x równa się 0, bądź też y wynosi 0. No i teraz spójrzmy na pierwsze kilka przykładów. Otóż, jeżeli mamy tutaj funkcję przedstawioną przy pomocy tabelki i chcemy wskazać miejsca zerowe tej funkcji, no to patrzymy, gdzie y będzie równy 0. No to tak, w tym wierszu znajdują się x, natomiast w tym wierszu znajdują się y. Czyli zobaczcie, że y równy 0 znajduje się w tym miejscu oraz w tym. Czyli to oznacza, że będziemy mieli dwa miejsca zerowe. To będzie pierwsze miejsce zerowe, a to będzie drugie miejsce zerowe. Czyli możemy napisać, że ta funkcja ma dwa miejsca zerowe, 5 oraz 7, tak? Bo to będą nasze argumenty, dla których wartość, czyli y w tej funkcji wynosi 0. Bardzo podobnie jest w przypadku grafów. Tu też mamy funkcję przedstawioną przy pomocy grafu. No i teraz mamy wskazać miejsca zerowe, czyli gdzie y będzie równy 0. No tutaj mamy nasze y, mamy wartości funkcji, czyli 0 znajduje się w tym miejscu. My widzimy, że tu mamy czwórkę, tak? No bo czwórce, która należy do zbioru x-ów, odpowiada 0 w zbiorze y-ków, czyli to oznacza, że tutaj mamy jedno miejsce zerowe, które jest równe 4. Miejsce zerowe bardzo często zapisujemy w ten sposób, czyli mały x, no i takie 0 tutaj na dole, czyli tutaj miejsce zerowe wynosi 4. No i spójrzmy jeszcze na dwa przykłady. No tutaj mamy funkcję daną przy pomocy wykresu, czyli jeżeli szukamy miejsca zerowego, to chcemy wiedzieć, gdzie y będzie równy 0. No a y będzie równy w miejscu przecięcia wykresu tej funkcji i osi oxów. Czyli tak, tu mamy funkcję, tu mamy oś oxów, czyli punkt przecięcia, to będzie nasze miejsce zerowe. No i tutaj na x-ach mamy jedynkę, no może tutaj nie zaznaczyłam, tak, że tu będzie 1, tu mamy minus 1, czyli jedna kratka to będzie jedna jednostka, czyli x0 wynosi 1, to jest nasze miejsce zerowe. Podobnie tutaj szukamy miejsca zerowego, czyli szukamy, w których punktach wykres tej funkcji przecina oś oxów. No to patrzymy, tu mamy oś oxów i lecimy. No tu mamy pierwszy punkt przecięcia, no i odczytamy sobie, że tutaj x będzie równy raz, 2. Czyli to jest nasze pierwsze miejsce zerowe. No ale patrzymy dalej, no tu mamy kolejne miejsce zerowe, bo widzimy, że w tym punkcie wykres naszej funkcji także przecina oś oxów, czyli tutaj miejsce zerowe wynosi, mamy tak, 2, 3, 4, 5. Czyli możemy napisać, że mamy dwa miejsca zerowe, 2 oraz x0 wynosi 5.